Środa, 17 października. Jacek Wiśniewski. Oglądają Państwo informacje piotrkowskie. Zapraszam na serwis. W 2014 roku Piotrków będzie miał zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Właśnie ruszył ostatni, największy element projektu, czyli modernizacja obiektów samej oczyszczalni. Dotąd w ciągu 3 lat już wybudowano 18 km nowej kanalizacji sanitarnej, 6 km wodociągów oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody. Po zakończeniu prac piotrkowska oczyszczalnia będzie nie tylko nowoczesna, ale i spełniać będzie normy unijne. To symboliczne przekazanie placu budowy właśnie wybraliśmy w miejsce budowy piaskownika i prosząc o to, żeby osoby, które dzisiaj nam przybyły tutaj na tą uroczystość pod przewodnictwem pana prezydenta, wyposażyły się w kaski i szpadle i wzdłuż tej linii wyznaczonej zapraszam do wbicia łopat. Panie prezydencie, do środka proszę. Symbolicznym wkopaniem pierwszej łopaty pod budowę piaskownika, jednego z elementów oczyszczalni, rozpoczęła się ostatnia część inwestycji pod nazwą Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Efektem modernizacji będzie m.in. skanalizowanie 98% mieszkańców miasta. Znikną zatem przydomowe szamba, które dla mieszkańców są kłopotliwe. Jest to kłopot, bo szambo jest małe i no niestety trzeba je co jakieś 2 miesiące wybierać. No nie, i trudno powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Dużo panią to kosztuje? No, ja wiem, no tak 100 zł od szamba biorą. No nie wiem, jak teraz są ceny, bo bez przerwy rosną. Modernizacja oczyszczalni poprawi jakość wody pitnej, a ścieki zostaną tak oczyszczone, że znikną z nich substancje biogenne, których normy są w tej chwili przekraczane. Inwestycja pozwoli uniknąć ogromnych kar finansowych, które na miasto, a raczej na mieszkańców, nałożyłaby Unia Europejska. Dzięki temu projektowi, dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków, nie tylko nowe posesje będą miały przyłącze do kanalizacji sanitarnej, gdzie dotychczas było to niemożliwe. Będą to posesje uzbrojone w wodociąg, ale również cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków będzie niższa niż byłaby w przypadku, gdybyśmy tego projektu nie zrealizowali. Modernizujemy ją po to, żeby właśnie dotrzymać tych warunków określonych w prawie. Także konieczność modernizacji nie ulega wątpliwości, jest bezwzględna. Modernizacja oczyszczalni ścieków to nie tylko największy projekt w historii piotrkowskiego samorządu, ale i największa taka inwestycja w województwie łódzkim. Jej realizacja możliwa jest dzięki 160 milionom złotych, które miasto pozyskało z funduszy unijnych. Z miejskiej kasy na cały projekt wydamy 67 milionów. Swój wkład ma też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a to dzięki atrakcyjnej pożyczce, której udzielił miastu. Bardzo dużo problemów rozwiąże przebudowa piotrkowskiej oczyszczalni ścieków. Myślę, że miarą i skalą tego przedsięwzięcia można by się posłużyć chociażby wartością projektu. To po Łodzi, po łódzkim projekcie wodno-kanalizacyjnym, Piotrków jest drugim co do wielkości. Nową oczyszczalnię wybuduje gdańskie konsorcjum firm Hydrobudowa Gdańsk i Molewski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jak zapewniają wykonawcy, mimo krótkiego terminu z przebudową oczyszczalni firma zdąży na czas, czyli do końca maja 2014 roku. Nowa oczyszczalnia zupełnie nie będzie przypominała obecnego obiektu. Buduje się tutaj trzeci ciąg biologiczny, modernizuje się istniejące obiekty, tak jak pan prezydent wspomniał, nowe piaskowniki. Będzie to zupełnie inny obiekt. Na przebudowie piotrkowskiej oczyszczalni skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale również lokalne firmy. Jak zapowiedziało konsorcjum, znajdzie się praca i dla piotrkowskich podwykonawców. Medal to miły dodatek, jednak najlepszą nagrodą są wyniki w nauce uczniów. Tak podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej mówili wyróżnieni nauczyciele. Nagrody za pracę pedagogom wręczył prezydent miasta, a także łódzki kurator oświaty.
Dzień Edukacji Narodowej co roku jest okazją, by najlepszych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi nagrodzić za trud pracy. We wtorek wśród wyróżnionych nagrodami prezydenta znalazło się 56 nauczycieli oraz 43 osoby zatrudnione na stanowisku szkolnej księgowej, intendentki, specjalisty do spraw kadr, woźnej, sprzątaczki oraz kucharki. Bardzo jestem szczęśliwa, że w ten sposób razem z moją dyrekcją jestem wyróżniona. No i bardzo się cieszę z tego powodu. Dodaje siłę do dalszej wytężonej pracy? Tak, oczywiście, że tak. Chociaż starałam się mimo tej nagrody pracować i wykonywać właściwie pracę sumiennie. Tak, to jest docenienie tego wkładu, który tak jest niewidoczny raczej na co dzień, bo to nie jest ta część dydaktyczna. Odebrane gratulacje to nie tylko ciepłe słowo uznania. W ślad za tym wyróżnieniem idzie nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł brutto dla pedagogów i 2000 dla pracowników oświaty. To święto jest nie tylko formą docenienia pracy, przyznają pedagodzy, ale to także moment, kiedy wspomina się swoich nauczycieli. Ja w ogóle trafiałam chyba na wspaniałych nauczycieli, może dlatego wybrałam też ten zawód, bo w szkole podstawowej uczyła mnie pani Aniela Mąkowa, która już nie żyje, była bardzo wymagającym pedagogiem, ale jednocześnie kochającym dzieci. Dlaczego jest wzorem dla mnie? Dlatego, że zawsze była wobec nas uczniów uczciwa. Uczciwa, jeszcze raz podkreślę, to uczciwa. Jeżeli miała coś do nas, miała coś na sercu, to mówiła to szczerze. I ja też w swojej pracy starałem się taki być uczciwy wobec ucznia. Podczas uroczystości życzenia dla najlepszych złożyli przedstawiciele związków zawodowych oraz prezydent miasta Krzysztof Chojniak. Przyjmijcie najlepsze, najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego święta. Realizacji wszystkich planów pracy zawodowej, ale śmiem twierdzić, co powtarzam przy każdej okazji, że to nie tylko zawód, ale i powołanie, któremu zdaję sobie sprawę, w większości przypadków towarzyszy pasja realizowania tego zawodu, pełnienia tej misji. Nie, bo inaczej nie wkładalibyście Państwo tak wiele zaangażowania, tak wiele wysiłku, własnego serca. Dzień Edukacji Narodowej ustanowiono 27 kwietnia 1972 roku i miał być formą upamiętnienia powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczystości w Piotrkowie zorganizowało również Łódzkie Kuratorium Oświaty. Podczas gali najwyższe odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymała Elżbieta Zatoń z Radomska. To dla pedagoga nie tylko nagroda za pracę z uczniami, ale też i działalność charytatywną. Przede wszystkim to są takie ludzkie odruchy, prawda? Więc pedagog z jednej strony, ale myślę, że trzeba być po prostu człowiekiem. To tyle. Może mniej mówić, więcej robić. Bolałabym. Podczas uroczystości nie tylko wręczono krzyże zasługi. Nauczycielom z powiatów piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego oraz bełchatowskiego wręczono także medale za długoletnią służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej, jak i także odznaczenia kuratoryjne. Rozdane medale nauczycielom oraz dyrektorom szkół świadczą nie tylko o docenieniu wkładu pracy w nauczanie polskiej młodzieży, ale i o jakości polskiego szkolnictwa. Podkreślał to podczas części oficjalnej łódzki kurator oświaty. Nie wystarczą znakomite kwalifikacje zawodowe, aby ten zawód dobrze wykonywać, bo oprócz tego jest coś, co nazywamy powołaniem i misją. I myślę, że powinniśmy pamiętać, a właściwie tacy jesteśmy, że oprócz tego, że jesteśmy nauczycielami poszczególnych przedmiotów, fachowcami w fizyce, w geografii, w matematyce i tak dalej, to przede wszystkim jesteśmy wrażliwi na potrzeby ucznia. To dla nas wyróżnienie, ale dedykowane uczniom i całej szkole, bo praca nauczyciela to praca zespołowa, mówili nagrodzeni pedagodzy. To nie jest tylko dzieło moich rąk, dlatego że na szkołę składa się kilka podmiotów, prawda? To nie tylko nauczyciele, to również uczniowie, to również rodzice, to również środowisko, w jakim szkoła pracuje. I każdy taki medal Komisji Edukacji Narodowej, to jest jak gdyby podsumowanie pracy całej placówki i również tego środowiska, które koło niej jest skupione. O jakości nauczania świadczy nie tylko praca na medal. Miarą są też wybitni uczniowie. Podczas wtorkowej gali najlepszym wręczono stypendia przyznane przez prezesa Rady Ministrów. To jest taka pomoc w
Może też nie konkretne kupowanie jakichś materiałów naukowych, ale mogę za to jakiś kurs sobie wykupić języka, czy jakieś moją pasję rozwijać. No to też taka nagroda, takie wyróżnienie wielkie, że ta nauka coś daje, że takie niesamowite uhonorowanie. Dla mnie akurat oznacza spełnienie moich celów, czyli kupienie sobie bardzo dobrej lustrzanki i dalsze spędzanie wolnego czasu właśnie od tej nauki. No i tak naprawdę wtedy ma więcej siły na tą naukę. Czyli stypendium za naukę na coś, co od nauki pozwoli uciec na chwilę? Nie uciec, odpocząć. Także ja uważam, że akurat je dobrze wykorzystam. Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zakończyła część artystyczna, którą przygotowali uczniowie szkół z terenu byłego województwa piotrkowskiego. Zbierali grzyby w lesie na Wierzejach, jednak w trakcie leśnej przechadzki nie spodziewali się, że zamiast grzybów w runie leśnym znajdą granat z czasów wojny. W poniedziałek niebezpieczne znalezisko zostało zabezpieczone. Na granat pochodzący prawdopodobnie z okresu II wojny światowej grzybiarze natrafili około godziny 10 rano. Znalezisko odkryto 200 metrów od ulicy Wierzejskiej. Chodziliśmy z mężem, grzybów szukaliśmy. No i mąż zawołał mnie, bo praktycznie to mąż zauważył tego granata. I mówi, chodź Danusia, chodź, zobaczysz, czy to granat, czy to jest atrapa. No i podeszłam blisko i tak patrzyliśmy. No i na wierzchu takie było zardzewniałe już. No i tak przypuszczaliśmy, że jest prawdziwy, bo tam było taki metalowy czubek. No i baliśmy się to ruszyć. Grzybiarze o znalezisku poinformowali komendę policji, która zabezpieczyła niewybuch. Teren znaleziska został zabezpieczony przez policję oraz Straż Miejską do czasu przybycia patrolu oczyszczania z jednostki wojskowej z Tomaszowa Mazowieckiego, czyli do 15 października. I był to granat ręczny F1 pochodzenia wojennego. Policjanci apelują, aby w razie odkrycia przedmiotu, który może być niewypałem, w żadnym wypadku go nie dotykać, tylko jak najszybciej powiadomić policję. Z kolei dziś piotrkowską policję o kolejnym niewybuchu poinformował mieszkaniec wsi Longinówka. Mężczyzna najprawdopodobniej pocisk lotniczy znalazł w ziemi podczas prac polowych. O tym więcej w piątkowym wydaniu informacji piotrkowskich. A my wracamy do dalszych informacji. Krępa sylwetka, krótkie kończyny, charakterystyczna czarna maska w okolicach oczu oraz spuszysty ogon. Tak wygląda jenot. Jeden z nich po rehabilitacji w leśnej osadzie edukacyjnej w Kole powrócił na wolność. Teraz musi zacząć radzić sobie sam. Pierwsze zadanie to przygotowanie do zimy. Później poszukanie partnerki i założenie rodziny. Jenota znaleziono 2 miesiące temu przy ulicy Wolborskiej. Poturbowanym po zderzeniu z samochodem zaopiekowano się w leśnej osadzie edukacyjnej w Kole. Okazało się, że on jest tylko mocno poobijany, ma tam uszkodzenia wewnętrzne, ale nie na tyle groźne, żeby zagrażało coś jego życiu. I tutaj dochodził do siebie, był bardzo wychudzony. Kiedy przyjechał, nie mógł pobierać pokarmu, ponieważ też był uderzony w głowę, jakiś problem miał ze szczęką. Więc takimi papkami był karmiony, co prawda zachował cały czas swoją agresywność, więc tutaj grube rękawice, ponieważ próbował pokąsać. Dziś zdrowy jenot mógł opuścić swoich opiekunów. Jednak ci podejrzewają, że przez jakiś czas będzie do osady zaglądał. Dlatego w klatce nadal czekać będzie jego ulubione pożywienie. Na wolność, podobnie jak jenot, już niebawem wypuszczonych zostanie kilku innych pacjentów. Tak, przygotowujemy w tej chwili bardzo mocno tutaj gawrę tak ładnie napowiedziane, jak dla niedźwiedzi, ale są to jeże, takie zimowisko dla jeży. W tej chwili jeże są po prostu bardzo intensywnie karmione, żeby nagromadziły dużo tłuszczu. I przygotowujemy w tym roku jeszcze do wypuszczenia dwie sójki, które były też po perturbacjach. Teraz jenot na wolności musi się nauczyć radzić sobie samemu. Przed nim przygotowanie do zimy oraz poszukiwanie partnerki. A to nie powinno być trudne, bo jenocia populacja w podpiotrkowskich lasach jest liczna. Ruszyła scena Teatru Jaracza w Piotrkowie. Pierwszy spektakl w minioną niedzielę obejrzało ponad 200 widzów. Sezon teatralny rozpoczął się komediowo od sztuki Rewizor. Popatrzmy, co jeszcze będzie można zobaczyć w tym sezonie na deskach piotrkowskiego teatru.
W niedzielny wieczór na scenie można było zobaczyć znane dzieło Mikołaja Gogola, Rewizor, w interpretacji Marka Fiedora. Jaraczowski Rewizor przeniósł widza w czasy PRL-u, które ubarwione humorem chwytały za serca wielbicieli teatru. Na podstawie Gogola zrobiono współczesną sztukę, bardzo fajnie. Tak mi się wydaje, że samo życie. Myślę, że w pewnym momencie wiele osób pospuszczało wzrok. W poniedziałkowy poranek spektakl zobaczyli uczniowie piotrkowskich szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo fajny spektakl, bardzo interesujący. Dlaczego interesujący? Pokazuje, że ludzie z bardzo wieloma problemami się spotykają w życiu. No i bardzo trudno z nich wyjść niekiedy. Miłośnicy teatru będą mieli w czym wybierać. Nowy sezon teatralny zapowiada się bardzo ciekawie. Nie zabraknie spektakli komediowych, dramatycznych czy bajek dla dzieci. Pojawią się pewno też teatry z Polski, programy edukacyjne dla dzieci, czyli Mikołajki. Tutaj już mogę zdradzić, że będzie to tą razą bajka oparta na baśniach rosyjskich, Carski syn z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Także no, każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Teatr Jaracza dla piotrkowskich widzów przygotował 16 spektakli. Wszystkie szkoły, które chciałyby zobaczyć przedstawienie Rewizor, mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Kultury. Spektakl będzie jeszcze prezentowany na scenie MOK. Po raz trzeci w ramach piotrkowskiej jesieni organowej w niecodziennym repertuarze można było posłuchać jezuickich organów. Tym razem z barokowym repertuarem wystąpił Rafał Sulim. Po raz trzeci melomani mogli posłuchać koncertu organowego organizowanego w ramach cyklu Piotrkowska jesień organowa. Tym razem dźwięki z piotrkowskiego instrumentu wydobywał Rafał Sulim. Utwory Bacha czy Nowowiejskiego wywarły niemałe wrażenie na publiczności zgromadzonej w kościele ojców jezuitów. Trudno zinterpretować muzykę, ale bo to jest odczucie duchowe, więc po prostu trudno wyważyć, trudno wymierzyć. Ale to jest zawsze przeżycie piękne. Każda muzyka dla mnie jest piękna, jeżeli zmienia mój nastrój. Bardzo piękny, bardzo, bardzo piękny. W szczególności ostatni utwór był po prostu marzenie nasze. Uczta organowa, jaką zgotował słuchaczom artysta, nie tylko nie pozostawiła publiczności obojętną. Sam artysta podkreślił niezwykłe wyczucie i wrażliwość muzyczną słuchaczy poniedziałkowego koncertu. No, jestem pod wrażeniem wielkiego wyczucia muzycznego, ponieważ często zdarza się podczas koncertów, że utwory, które mają kilka części, czyli chociażby koncert czy sonata, jest sprawą dla wykształconej publiczności oczywistą, że składa się on przeważnie z trzech części. I tutaj dało się to zauważyć, że nie było oklasków pomiędzy tymi częściami, co świadczy o dużej kulturze muzycznej i wyczuciu słuchaczy. Trzeci z koncertów miał też wymiar symboliczny. Organizatorzy poświęcili go pamięci niedawno zmarłego Zbigniewa Chwalnego, który miał niemały wpływ na kształt kulturalny Piotrkowa. Ostatni koncert już w najbliższy poniedziałek. Tym razem na organach zagra Robert Grudzień. Już za chwilę, jak zawsze, w środę magazyn sportowy, a dziś informacje piotrkowskie. Dziękuję Państwu za uwagę. Udanego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia. Nie udało się piłkarzom ręcznym piotrkowianina wywalczyć kolejnych ligowych punktów. Piotrkowski zespół przegrał po dramatycznym boju z POWN-em Zabrze 22-23, tracąc decydującego gola w ostatnich sekundach. Duży wpływ na wynik miała słaba pierwsza połowa w wykonaniu piotrkowian.
Spotkanie rozpoczęło się po myśli gości, którzy już w 6 minucie prowadzili różnicą 4 bramek. Piotra Nera pokonali kolejno Witalii Nat, Łukasz Stotko, Dominik Droździk i Piotr Adamczak. Receptę na świetnie broniącego Artura Banisza znalazł dopiero Wojciech Trojanowski. Piotrkowski zespół w pierwszej połowie w niczym nie przypominał drużyny, która wygrała w Przemyślu i która postraszyła wicemistrza Polski z Płocka. Podopieczni Krzysztofa Przybylskiego razili nieskutecznością i tylko dzięki dobrej postawie Nera przegrywali do przerwy różnicą tylko 3 trafień, 8 do 11. W drugiej części gry po bramkach Marcina Turza i Sebastiana Iskry było już tylko 10 do 11 dla gości. POWN szybko jednak znów odskoczył od piotrkowianina i prowadził różnicą 3-4 bramek. W 50 minucie coś się jednak w ekipie Bogdana Zajączkowskiego zacięło. Zabrzanie prowadzili wtedy 20 do 16 i od tego momentu rozpoczął się finisz gospodarzy. Niesieni gorącym dopingiem publiczności piotrkowianie zaczęli odrabiać straty. Bardzo dobrze w końcówce grał doświadczony Arkadiusz Miszka, który skutecznie egzekwował rzuty karne, a także zdobywał bramki ze skrzydła. W 59 minucie Szymon Wojnowski doprowadził do remisu 22 do 22. Zabrzanie mieli jednak w swoim składzie świetnie dysponowanego Stotkę. To on rzucił na 15 sekund przed końcem bramkę, która dała Zabrzanom zwycięstwo. No ja bym to nazwał, że zapłaciliśmy tak zwane frycowe, jako Beniaminek, bo tak naprawdę w końcówce powinniśmy na spokojnie zagrać w obronie, wybronić piłkę i dociągnąć przynajmniej ten jeden punkt do końca, co byłoby sprawiedliwe, ponieważ pierwsza połowa w naszym wykonaniu, no nie łudźmy się, była bardzo słaba. Ale i tak brawo dla chłopaków, dla nas, że naprawdę po tak słabej pierwszej połowie potrafiliśmy się odnaleźć w drugiej. No i niestety właśnie powinniśmy dowieść ten jeden punkt i być z niego szczęśliwi. Graliśmy na stojąco w ataku, te nasze akcje nie miały jakiegoś tam tempa, nie było powiedzmy płynności. Bardzo mocno szarpaliśmy się, dobrze na jedynce w obronie Zabrze grał Adrian Niedośpiał i tu myślę był główny nasz problem. W drugiej połowie zagraliśmy zdecydowanie szybciej w ataku i przynosiło to już efekt bramkowy. No do przerwy rzuciliśmy tylko 8 bramek, no to jest bardzo mało. W sumie wynik też nie był wysoki, bo 23-22. No szkoda to w tej końcówce, że straciliśmy tą bramkę i nie potrafiliśmy już dorzucić na remis, no ale zabrakło czasu. Myślę, że mecz mógł się podobać w sumie kibicom tutaj, bo trzymał do samego końca w napięciu. No szkoda, że nie ma punktów, no ale taki jest sport. No, jeden raz się wygrywa, raz się przegrywa. No, wygraliśmy na ciężkim terenie w Przemyślu, tu dzisiaj u siebie na własnej hali nie potrafiliśmy udowodnić wyższości. Myślę, że jakbyśmy zagrali pierwszą połowę, tak jak drugą, to byłaby szansa na to, żeby dzisiaj tutaj zainkasować 2 punkty. W 7 kolejce spotkań piotrkowianin zmierzy się na wyjeździe z mistrzem Polski Vive Targami Kielce. Dwa miesiące musieli czekać kibice piotrkowskiej Konkordii na zwycięstwo swojej drużyny na własnym obiekcie. Piotrkowianie dopiero w ostatnim meczu zdołali przerwać tę niekorzystną passę, wygrywając 2-0 z Sorrento Zadębie Skierniewice. Konkordia dominowała na boisku niemal przez cały mecz. Pierwsza bramka dla gospodarzy padła w pierwszej połowie. W 32 minucie akcję zainicjowaną na lewej stronie boiska wykończył pięknym technicznym uderzeniem Mariano Anikson. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. W drugiej części spotkania obraz gry się nie zmienił. Goście stworzyli kilka groźnych sytuacji, ale doskonale tego dnia dysponowany Karol Domżał nie dał się pokonać. W przeciwieństwie do bramkarza gości, który w 60 minucie spotkania wpuścił 2. bramkę. Tym razem na listę strzelców wpisał się Wiktor da Silva, który na raty pokonał Kamila Woźniaka, ustalając tym samym wynik spotkania. Wszyscy cieszymy się, że w końcu udało się nielicznej grupie kibiców zobaczyć zwycięstwo naszego zespołu. Cieszymy się po prostu. Każda pasta, czy zła, czy dobra, kiedyś się kończy i myśmy przemali tą pastę powiedzmy średnio, bo nie były to przegrane, były to remisy. Ja mówię, no w piłce nożnej za wrażenia artystyczne punktów nie rozdają, rozdają je za bramki strzelone i z tego są punkty, tak. Było, nie powiem, było parę fajnych akcji, które oczekiwaliśmy, trenowaliśmy w ciągu tygodnia. Konkordia zajmuje aktualnie 14 miejsce w 4. lidze, tracąc do lidera rozgrywek Zjednoczonych Stryków 16 punktów. Dużo mniej, bo tylko 5 punktów traci do pierwszego miejsca piotrkowska Polonia, którą aktualnie wyprzedzają w lidze okręgowej tylko 2 zespoły: Zjednoczeni Bełchatów i Astoria Szczerców.
Poloniści walczą w tym roku o awans do czwartej ligi i jeśli będą zdobywać punkty z taką konsekwencją jak dotychczas, to nie jest to wykluczone. W 12. kolejce piotrkowianie podejmowali na własnym boisku zespół Gerlach Drzewica. W pierwszej części tego spotkania zarówno jeden, jak i drugi zespół mógł rozwiązać worek z bramkami. Żadnej z drużyn się to jednak nie udało. W drugiej połowie było podobnie. Zarówno goście, jak i gospodarze mogli, a w kilku sytuacjach nawet powinni, objąć prowadzenie. Piłka niczym zaczarowana nie chciała jednak wpaść do bramki. Wydawało się, że to spotkanie zakończy się podziałem punktów. Tymczasem w 70. minucie spotkania poloniści przeprowadzili kluczową, jak się później okazało, akcję. Rodrigo do Nascimento przejął piłkę tuż przy środkowej linii boiska i popędził w kierunku bramki rywala. Potem odegrał do Dariusza Stęborowskiego. Jego strzał trafił jednak w obrońcę. Do odbitej piłki dobiegł Piotr Wybodeł i huknął w kierunku bramki. Futbolówka odbiła się jeszcze od Tomasza Dury i myląc bramkarza wpadła do bramki. To był gol na wagę 3 punktów. Pierwsza połowa naprawdę zawiodła. Tutaj zagraliśmy bardzo słabo, zmieniliśmy praktycznie w drugiej połowie cały środek, usiedliśmy, stwierdziliśmy, że trzeba coś zmienić, zmieniliśmy. Na drugą połowę chłopcy wyszli naprawdę bardzo zdeterminowani. Tutaj muszę pochwalić Tomka Wieczorka, który zagrał kapitalne spotkanie. Nie było go z nami pół roku, a dzisiaj był jedną z ważniejszych postaci na boisku. W tej grupie znalazł się także grający trener polonistów Rodrigo do Nascimento, który w każdym meczu stara się odpowiednio zmotywować swój zespół. Ja myślę, że łatwe to nie, bo na boisku to widać inaczej niż w boku, tak? Ale postaram to robić jak najlepiej. Ale myślę też, że dzisiaj nie graliśmy bardzo dobrą piłkę, ale ważne to jest 3 punkty, które potrzebujemy i które będziemy walczyć dalej o awans. Do końca rundy jesiennej pozostały jeszcze tylko 4 kolejki. Poloniści zapowiadają, że w każdej z nich zamierzają zgarnąć komplet punktów. Na ile jest to realne, przekonamy się już w najbliższym meczu z LKS Czarnocin. Na ćwierćfinale zakończyli swoją piękną przygodę z okręgowym Pucharem Polski piłkarze niezrzeszonej Insomni Piotrków. Lepsi od bezsennych okazali się zawodnicy wicelidera 4. ligi KS Paradyż. Początek meczu nieoczekiwanie należał do Insomni. Dobrych sytuacji do zdobycia bramek nie wykorzystali Damian Stankowski i Wojciech Robaszek. To zemściło się w 18. minucie. Na strzał z 25 metrów zdecydował się Michał Zieliński i bramkarz bezsennych Piotr Olejnik musiał wyjmować piłkę z siatki. 4 minuty później było już 2-0. Niefortunnie interweniował we własnym polu karnym Jakub Węglarski, który skierował futbolówkę do swojej bramki. Przegrywając 0-2, Insomnia zaczęła groźnie atakować. Jeden z takich ataków zakończył się bramką. Za zagranie ręką w polu karnym arbiter podyktował 11. Wykorzystał ją Włodzimierz Robaszek i zrobiło się 1-2. Tuż przed końcem pierwszej połowy Paradyż znów objął prowadzenie 2 golami. Dośrodkowanie Marcina Mireckiego wykorzystał Mariusz Koćmin. Przez 20 minut drugiej połowy kibice przecierali oczy ze zdumienia. Insomnia raz za razem groźnie atakowała i była bliska zdobycia gola na 2-3. W 66 minucie idealnej sytuacji nie wykorzystał Włodzimierz Robaszek. Chwilę później było już 4-1 dla czwartoligowca. Olejnika pokonał Łukasz Grzybek. Wynik spotkania ustalił Mirecki. Warto dodać, że amatorski zespół przystąpił do tego spotkania tylko 11 graczy, bez żadnego rezerwowego. No, na pewno byliśmy słabsi, prawda? Wynik o tym mówi. No były sytuacje, przy wyniku 3-1 mieliśmy sytuację na 3-2. Jakbyśmy wykorzystali to, strzelilibyśmy bramkę, to inaczej mecz by wyglądał. A dosłownie minutę później idzie kontra i tracimy bramkę, jest 4-1 i po meczu tak naprawdę. Pod olbrzymim wrażeniem tego, co tu dzisiaj widziałem na obiekcie miejskim Concordia, ponieważ zespół złożony jest praktycznie z całym tego słowa znaczeniu amatorów. Postawił dość wysokie warunki drużynie ligowej z Paradyża. Bardzo się cieszę, bo mieliśmy naprawdę przyjemność oglądać dobre widowisko. I powiem tak, panie dyrektorze, jestem w tej piłce już od wielu, wielu lat, a przyznam szczerze, chyba do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby zespół złożony z zawodników grających typowo amatorsko doszedł tak wysoko, doszedł do ćwierćfinału.
Oprócz KS Paradyż do półfinału Pucharu Polski zakwalifikowały się drużyny Omegi Kleszczów, GKS Bełchatów, Młoda Ekstraklasa oraz Lechii Tomaszów.